Jednym z częściej występujących problemów w nagraniach jest szum oraz inne zakłócenia, które wpływają negatywnie na jakość dźwięku. Na szczęście za pomocą programu Soundboot CS4 możemy w łatwy i szybki sposób oczyszczać dźwięk z zakłóceń. Na początek zajmiemy się szumem. Praktycznie w każdym wykonywanym nagraniu mamy do czynienia z szumem. Posłuchajmy tego krótkiego fragmentu, który przed chwilą nagrałem. W praktycznie każdym wykonywanym nagraniu mamy do czynienia z szumem. Ten szum pomimo, że być może nie jest słyszalny w każdych warunkach, jest w naszym nagraniu i jeżeli będziemy odsłuchiwać je na przykład na słuchawkach, to może być naprawdę nieprzyjemny, a więc warto się go pozbyć. My skorzystamy tutaj z tej grupy zadań. I tutaj jako pierwszą opcję mamy usuwanie szumu. W tym momencie możemy tutaj kliknąć na szum i za pomocą tych ustawień próbować usunąć szum. Żeby uzyskać jak najlepsze efekty, ja zalecam na początek pobranie próbki szumu z miejsca, w którym jest cisza w nagraniu. A więc nagrywając coś samemu, warto też nagrać troszkę ciszy, tak żeby mieć skąd pobrać próbkę szumu. A więc zaznaczamy na przykład ten kawałek. Pobieramy próbkę szumu. I teraz możemy przystąpić do odszumienia. Jak widać, zaznaczyło się całe nasze nagranie. I teraz, odsłuchując to nagranie, możemy regulować poziom usuwania szumu. Tutaj ustawiamy, jak mocno ma być usuwany szum. Czy ma być to lekkie, czy bardzo agresywne odszumianie. A tutaj o ile decybeli powinniśmy zmniejszyć jego głośność. I tutaj uwaga, czasami warto jest zredukować szum nieco mniej, pozostawić nieco szumu, niż zredukować go za mocno i jednocześnie zniekształcić mocno nagranie. Bo jeżeli ustawimy tutaj zbyt wysokie wartości, to zostanie usunięty nie tylko szum, ale może również zostać zniekształcony poprawny dźwięk. Żeby słyszeć każdy niuans tego, co robimy, powinno się wykonywać tego typu operacje na słuchawkach. W praktycznie każdym wykonywanym nagraniu mamy do czynienia z szumem. W praktycznie każdym wykonywanym nagraniu mamy do czynienia z szumem. W praktycznie każdym wykonywanym nagraniu mamy do czynienia z szumem. W praktycznie każdym wykonywanym nagraniu mamy do czynienia z szumem. W praktycznie każdym wykonywanym nagraniu mamy do czynienia z szumem. Praktycznie każdym. Ja ustawię te parametry w ten sposób i zatwierdzam. Posłuchajmy, jak teraz brzmi to nagranie. W praktycznie każdym wykonywanym nagraniu mamy do czynienia z szumem. Brzmi to nieźle i jak widać, rzeczywiście nagranie w tym miejscu jest dużo cichsze niż było przed chwilą. Spójrzmy, Ctrl Z. I jak widać, ta linia jest znacznie grubsza, co oznacza, że mamy tutaj do czynienia z szumem. Ctrl Y, przywracamy zmiany i teraz wygląda to dużo lepiej.